Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ten piękny moment, kiedy wreszcie dokonam dzieła. Wiem, widzieliście moje podchody od pewnego czasu. No ewidentnie chciałbym zostać vlogerką modową. Tak kochani, dlatego ubrałem się dzisiaj w taką koszulkę, która jest jak widzicie mało zobowiązująca. Taka wiecie, taka luźna koszuleczka, którą mogę zniszczyć, ponieważ dzisiaj opatentujemy coś wspaniałego. Przygotowałem sobie, zobaczcie, taki oto papier, który nam pomoże w tym, ponieważ dzisiaj kochani będziemy sobie robić nietypową maseczkę. Kupiłem cały słoik Nutelli. Tak kochani, właśnie ten oto piękny słoiczek Nutelli, zaraz będziemy sobie smarować twarz nim. A dlaczego? Dlatego, bo słyszałem, że czekolada bardzo dobrze działa na skórę, kochani. Ludzie sobie robią kąpiele czekoladowe, w związku z tym, że moja ostatnio partnerka życiowa mnie strasznie terroryzuje, każe mi robić jakieś peelingi, każe mi się smarować jakimiś kremami, to ja stwierdziłem, czemu by nie pójść w bardziej hardkorową, wiecie, innowacyjną drogę, więc tak oto zadecydowałem i tak oto dzisiaj się wydarzy. Do tego, jeżeli pójdzie wyjątkowo dobrze, to kupiłem sobie jeszcze takie oto płatki orkiszowe, kochani, pełnoziarniste, żeby było też zdrowo, kochani. Ponieważ jak wiecie, do czekolady, co najlepiej się nadaje czekoladę, no to przecież to jest oczywiste, płatki owsiane. Ale owsianych nie ma, mam orkiszowe, więc sobie je otworzymy, potem ewentualnie spróbujemy sobie powsadzać na tą twarz, która będzie wysmarowana Nutellą, zobaczymy. Nie wiem jeszcze jak to się potoczy, ale ma się potoczyć dobrze, bo specjalnie się pod to ogoliłem i pewnie mam trochę czerwoną twarz i w ogóle mam dziwną fryzurę. Dlaczego? Dlatego, żeby nie upaprać włosów tą czekoladą. Niestety nie mam jakiegoś misternego sposobu nakładania tej oto tutaj, proszę, czekoladowej substancji na twarz. Będę musiał niestety ubezpieczyć się w takie oto tutaj ręczniczki, które sobie wsadzę w koszulkę. Nie chcielibyśmy się upaprać za bardzo, więc sobie tak tutaj rozłożymy to. Nie wiem, czy to wygląda tak w miarę bezpiecznie. To chyba mi nie pomoże, nie? Ale warto wierzyć! Dobra, więc tak, nałożymy sobie teraz pierwszą porcję, ale powinienem chyba zdjąć okulary do tego. Nie wiem, od czego powinno się zacząć robić taką maseczkę. Nie jestem za bardzo vlogerką modową. Ale wydaje mi się, że ewidentnie od nosa. W ogóle tak... O Boże, jaką to ma okropną konsystencję. Ja nie wiem, czy ja chcę to robić. To jest już szczyt kretynizmu, który robię, no ale niektórzy ludzie robią to urodowo. Ja też chciałbym urodowo to zrobić, prawda? Więc zrobię to urodowo. O, ej, to jest zimne, ej, to jest fajne. To jest takie dosyć zimne, a to jest nawet dobra rzecz, ponieważ ja mam strasznie teraz gorąco mi jest na twarzy, ponieważ jestem w gorącym pokoju, świecą na mnie lampy. Właśnie, to chyba nie jest dobry pomysł, bo będą się mi, te lampy będą mi roztapiać tą czekoladę, będzie mi kapać na dół. Dobrze, że się zabezpieczyliśmy takie o tutaj. No nie spadaj! To jest w pełni bezpieczne, ale nie róbcie tego w domu, ponieważ możecie okizdrać przy okazji cały dom. Na szczęście przygotowałem sobie też, proszę bardzo was, ręczniczki, więc będę mógł zaraz wytrzeć sobie ręce, w razie gdybym chciał coś chwycić, prawda? Tutaj tak dookoła ust, kochani. Takie maseczki dobrze działają na wiele rzeczy, nie tylko na skórę. Chodzą plotki, że również intelekt rośnie od takich rzeczy, prawda? Okej, czuję się dosyć dziwnie, przyznam, ale to jest dopiero pierwsza warstwa, prawda? Bo my nie chcemy na tym skończyć. Nie jestem pewien co do czoła, to chyba nie będzie dobry pomysł, ale wiecie jak, jeżeli już pracujemy nad skórą, to skóra cała musi być, prawda, dobrze wykończona. Najgorsze jest to, że ja już mam całą twarz w Nutelli, a tutaj nie było w ogóle z tego. Ja chciałem nałożyć cały słoik. Ale za to już coraz bardziej, coraz dokładniej, prawda? Tutaj już mamy twarz prawie gotową. Nie wiem, co się potem robi z taką maseczką. Czy się powinno od razu zmyć, czy zostawić? Chyba się... Ale to jest fajne, chłodne. I to jest fajne. Ej, naprawdę, jeżeli ktoś by chciał zrobić taką maseczkę, to może być fajna rzecz. To jest naprawdę takie... To fajnie tak chłodne, takie wrażenie robi, bo ja też chłodziłem troszeczkę tą Nutellę. Ona co prawda leżała tutaj w tym gorącu, ale ja ją tak troszeczkę ochładzałem, żeby... nie miała takiej strasznie płynnej konsystencji, żeby nie skapywała, nie? Więc no nie jest taka strasznie płynna. Okej, czuję się dosyć dziwnie, przyznam, czuję się dosyć dziwnie, mam całe palce w czekoladzie, co nie jest dobrą oznaką, bo chyba nie będzie tak łatwo tego wytrzeć. Ale spróbujemy jakoś to wytrzeć. O nie, da się, dobra, spoko, bo ja chciałem zobaczyć jak ja wyglądam, mam tutaj podgląd, który stoi troszeczkę dalej, ja bym chciał zobaczyć jak ja wyglądam i to będzie taka reakcja, która coś czuję może być dosyć szokująca. Okej, chwila prawdy, kochani, łapię w tym momencie za podgląd, żeby... Nie no, ej, ale wyszła mi całkiem, powiem, taka, to wygląda jak maseczka. Ej, bez kitu, to wygląda jak maseczka. Także dobrze, skoro mamy maseczkę, ja to jeszcze tylko, kurde, żebym nie upaprał, to ja to jeszcze tylko wytrę sobie ręce i zaczynamy płatki, kochani, ponieważ płatki to jest nieodłączna część, prawda, mojej maseczki. Więc rozcinam oto tutaj płatki. To chyba nie zdarwam, żeby rozcinać, nie? Powinno się otworzyć na taką, tutaj jest taki plastik. Spokojnie, jestem przystosowany do życia w cywilizacji, więc w tym momencie sobie to tworzę, dobrze. I nałożymy sobie, kochani, drugą warstwę, prawda, maseczki, tak, tutaj oto maseczki, którą przygotowałem sam ją wymyśliłem, więc jeżeli ktoś będzie chciał robić maseczkę z czekolady, copyright proszę bardzo dla mnie. Wszelkie vlogerki modowe, wiem, przebiłem was w tym momencie, proszę... proszę się kontaktować. Dobrze, płatki orkiszowe, w czym mają pomóc nam płatki orkiszowe? Nie wiem w czym, ale odkleja mi się strasznie ta maseczka. No dobra, no nie mam za bardzo innej metody, będzie trzeba się po prostu posypać, więc... bon voyage! Okej, nie wiem na ile to zadziała, przypuszczam, że w ogóle... Ale jeżeli moja cera będzie dzięki temu lepsza, czemu miałbym je spróbować? Okej, myślę, że lepiej mi się nie uda. Trochę ze mnie spada. Ja bym chciał już zobaczyć, jak ja wyglądam, ale mam wszędzie czekoladę. To chyba powinienem to już teraz zacząć zmywać, bo to jest tak, że jeżeli się tego nie zmyje, to może stanę się murzynem? No i patrzcie, jakie czyściutkie rączki. W 5 sekund robótka gotowa. Jak wyglądam? Nie no, powiem, to jest całkiem obiecująca sprawa, prawda? To jest, sobie ja mam tutaj podgląd, nie? To jest, powiem, całkiem obiecująca sprawa. Wydaje mi się, że to jest naprawdę maseczka, jakiej nikt jeszcze nie widział, polski YouTube jeszcze nie widział. Ja jestem pionierem w takich sprawach, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału. Quality content każdego dnia. Więc ja już wam dziękuję bardzo za oglądanie. Za tydzień poinformuję was na moim Instagramie, który jest... tutaj. Nie wiem, co wskazuje absolutnie o skutkach mojej wspaniałej akcji, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zobaczymy się już niedługo. To była taka eksperymentalna, prawda, vlogerskie działanie. Maseczka z Nutelli z płatkami orkiszowymi. Proszę nie zgapiać kontentu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się i na razie.